Dzień dobry wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie chciałem polecić na początku kanał, który został przeze mnie polecony do polecenia przez użytkownika Aqualike, czyli jest to kanał użytkowniczek Małgorzata K. Zosia Samosia, bądź jednej użytkowniczki, która się tak nazywa. Po prostu mam prowadzić ten kanał, to polecam. I już mi się ten kanał podoba na samym wstępie, bo jest to kanał o akwarystyce, czyli no, moim hobby. Pewnie wielu z tych, co mnie oglądają, też to jest ich hobby. Akwarystyka i ogólnie zwierzęta, ryby egzotyczne. Także wszystkich zainteresowanych tym tematem właśnie na kanał Małgorzata K. Zosia Samosia polecam i zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Bo ten kanał myślę, że jak będzie wspierany, to no kiedyś będzie odwalał jeszcze lepszą robotę, będzie zmotywowany łapkami w górę i przybywającą ilością subskrypcji, także polecam do tego zrobienia, bo widzę, że miłośników akwarystyki nie brakuje, a kanał o akwarystyce, o egzotycznych rybkach, roślinkach w akwarium jest zawsze przyjemny temat, więc wszystkich zainteresowanych tym właśnie tematem na kanał Małgorzata K. Zosia Samosia zapraszam. I jeszcze jeden kanał, który chciałem powiedzieć, jest to kanał użytkownika Zemku Moto Vlog. Jest to kanał o papugach, także też wiem ze swoich własnych filmów, że nie brakuje też miłośników papug i osób, którym podobałyby się filmy z papugami, więc na kanał Zemku Motovlog zapraszam i polecam. I słuchajcie, trochę śmieszna sprawa, bo ja mam lunę żółtą, nimfę, i ten użytkownik też ma, jak widzicie, żółtą nimfę w odcieniu luny. Także jestem prawie pewien, że jeżeli ten kanał również zostanie wsparty łapkami w górę i subskrypcjami, no to kiedyś będzie też bardzo ciekawie i miło filmy z tego kanału oglądać, także bardzo serdecznie też zapraszam i polecam ten kanał do zostawienia motywujących rzeczy jak łapka w górę i subskrypcja. I jeszcze jeden kanał, który chciałem polecić tak wprost od siebie już. Kanał użytkownika właśnie Aqualike, który kazał mi polecić kanał, który pierwszy polecałem. Jest to kanał również o akwarystyce i też wszystkich miłośników akwarystyki i wodnego świata zapraszam na kanał Aqualike, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, bo też moim zdaniem bardzo warto. Także w tym filmie na tyle z poleceń kanałów. Jakby ktoś jeszcze chciał być polecony, no to piszcie w komentarzach, chętnie prośby wysłucham. A ja jeszcze chciałem o swoich bojownikach, bo głównie ten film, oprócz polecenia właśnie tych kanałów, pragnę znowu poświęcić bojownikom swoim, także idziemy do bojowników. Na wstępie jeszcze powiem, że już dużo jest filmów o bojownikach, ale słuchajcie, jest tyle tematów o tych rybach, które ostatnimi czasy mi się okropnie spodobały, że po prostu no, ja mógłbym inaczej nie robić o tym filmów. A i widzę, że wam też się takie filmiki właśnie o bojownikach podobają, więc czemu nie? Czemu miałbym tego nie nagrywać? No i generalnie, o czym to już o bojownikach chciałem? No słuchajcie, wydarzyła się tragedia. Niestety jedna samica, jedna z najgłupszych samic, jak i samiec, łącznie razem wzięty, padły. Także niestety nie wiem, o co tu poszło. Zostały te dwie samice, a trzecia samica i samiec się wypisały. Nie wiem, o co tutaj poszło. No nie mniejsza z tym, nawet nie chce mi się wnikać, co tu się stało. Jestem załamany, zawiedziony i tak dalej. Także nie wiem kompletnie, o co tu z nimi chodzi. Także, no nie wiem, jak to dalej z tymi bojownikami będzie robić. Oczywiście żartowałem. Taka sytuacja nie miała miejsca. Ani najgrubsza samica bojownika, ani samiec bojownika nie padły. Tylko po prostu ta samica już jest tak gruba, że postanowiłem je wczoraj już nawet przełożyć do akwarium tarliskowego. Bo już po prostu taka gruba jest ta samica, że ja się bałem, że ją po prostu już ta ikra rozedrze. I dlatego postanowiłem się już ją tutaj przełożyć. I nie żałuję tej decyzji, słuchajcie. Generalnie tutaj widać białą pianę. Ta piana znajduje się mniej więcej tutaj. Jest to gniazdo bojowników, słuchajcie. Może od góry będzie lepiej widać. Proszę bardzo, jest tu gniazdo bojownika. Tak wygląda
gniazdo bojownika, po prostu bąbelki piany, które tutaj Samczyk stworzył. Także słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze do rozmnożenia bojowników. Także bardzo się cieszę. I naprawdę bardzo mega miło mi z tego powodu, że udało, że ja na razie jesteśmy na dobrej drodze do rozmnożenia tych pięknych rybek. Że słuchajcie, no nie mogę, nie wierzę, co tutaj się dzieje. No ale mam nadzieję, że to się uda dojść od A do Z, dopiąć to tarło. I niedługo będę miał tutaj widowisko po prostu od tych tarlaków, jak się trą i młody na rybek, słuchajcie. Także się bardzo cieszę. Kogo mi się udało nabrać, że te ryby zdechły, to pozdrawiam, ale nic takiego nie miało miejsca, jak widzicie. No i generalnie w tym filmie byłoby na tyle. Jak coś więcej się będzie działo u tych bojowników, no to będą filmy. Ja jestem z tego tarła mega, znaczy z tego gniazda na razie jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wszystko będzie szło tak, jak na razie zapowiada się, że będzie szło. No i doczekamy się młodych bojowników. Więc ta wygląda samiec. Gdzie jest samica? Tu jest samica. I w tym filmie byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnym. Jak coś więcej się będzie działo u nich, no to będzie film. Więc do usłyszenia i cześć.